Więc co jest socjalizm? W socjalizmie nie ma prywatnego posiadania środków produkcji. Tak? To jest definicja. Można mieć szczoteczkę do zębów, można mieć mieszkanie, można mieć zeszyt, z którym się panienić, ale nie można mieć środków produkcji. Środki produkcji są scentralizowane, czyli jest de facto jeden właściciel środków produkcji. I to, co Mises mówi, to jest, że w rzeczywistości centralny planista nie będzie nigdy wiedział, jakie środki produkcji wykorzystywać, żeby one efektywnie dostarczały ludziom chleb, ubrania i telewizory. To wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, jak uwaga rozwiązać ten problem? Na przykład mówiono, że można stworzyć funkcje produkcji takie, które byśmy obserwowali, jak się robi krzesło. Że krzesło robi się z... Krzesło to jest funkcja drewna, gwoździ, pracy wyspecjalizowanej, pracy wyspecjalizowanej 1, pracy wyspecjalizowanej 2 i tak dalej. I jakby centralny planista miał takie funkcje, no to on by sobie policzył, ile jest w stanie w każdej chwili metodami programowania liniowego, jeżeli ktoś tutaj, tam politechnika, więc mogą ludzie kojarzyć z tymi metodami programowania liniowego, jesteśmy w stanie, że to były nagrody Nobla za to, potem dla ekonomistów. Po prostu jesteśmy w stanie ustawić taką kompozycję wszystkich funkcji produkcji i taką alokację, która będzie optymalna, gdzie nam dawała największy fizyczny, największą fizyczną produkcję. Ale Mises i za nim Hayek, chyba najsłynniejszy z noblistów, najsłynniejszy z Austriaków noblista, człowiek, który wciągnął z powrotem ekonomię austriacką do głównego nurtu, powiedział, ale czy my naprawdę potrafimy takie funkcje produkcji w jakiś sensowny sposób zapisać? Czy my potrafimy tak skondensować wiedzę o tym, jak się produkuje krzesło efektywnie? Bo jak można wyprodukować krzesło? Krzesło można wyprodukować na dziesiątki albo i setki sposobów. Można używać więcej pracy, więcej maszyn, zmieniać proporcje których maszyn. I żeby ocenić, która z tych dziesiątek funkcji produkcji jest efektywna, to na rynku to pokazuje nam zysk. Bo jeżeli ja wziąłem jakieś rzeczy, które ludzie wartościowali słabiej, znaczy niżej, to były dla nich tańsze, poskładałem je w jakiś sposób i za to wyprodukowałem coś droższego, to znaczy, że ludzie w pewnym sensie tak nie wprost się ze mną zgodzili. My wcześniej wycenialiśmy te rzeczy niżej, a teraz wyceniamy je połączone wyżej. Czyli ten zysk jest dowodem na to, że ludzie rozproszeni zgadzają się ze mną, że ten proces produkcji jest bardziej efektywny od innego. Tak, to jest właśnie taka nie wprost zgoda tych wszystkich ludzi, którzy biorą udział w procesie wyceny środków produkcji. No bo my wszyscy bierzemy w tym procesie udział. Praca to jest nasza praca, więc to my negocjujemy nasze stawki. Jak ktoś ma drzewo i chce sprzedać drzewo, no to on też decyduje o tym do pewnego stopnia. Jest gra tak podaży i popytu. Jakby występuje pewien taki, można powiedzieć, społeczny konsensus co do ceny, który cały czas jest. On wynika z rzadkości tych dóbr, z tego, jak uważamy subiektywnie, że one są nam potrzebne, ale pojawia się jakby taka jedna cena w danym miejscu, w danej chwili, która oznacza, że te osoby się pozgadzały ze sobą, że tak, tyle, a tyle powinna wynosić cena. Więc jeżeli ktoś te rzeczy weźmie ze sobą i da coś, co te same osoby się zgodzą, że jest droższe, to ta różnica to jest właśnie zysk udowadniający efektywność wykorzystania. Efektywność porównania do alternatyw, oczywiście mniej zyskowy. Bo nigdy nie wiemy, czy nie ma jeszcze bardziej metody zyskownej, dopóki nie zrobimy eksperymentu. Nie wprowadzimy takiego procesu produkcji w życie, nie spróbujemy tego sprzedać. Jak spróbujemy sprzedać, dostaniemy większy zysk. Voilà, udowodnimy, że znaleźliśmy nowy, efektywny proces produkcji. No i Hayek z Misesem mówią, no właśnie, no i co centralny planista ma zrobić? W jaki sposób on ma ustalić tysiąc sposób narodzenia krzeseł, robienia krzeseł i tysiąc sposób do wyceny tego, czy ten zysk powstaje, skoro nie ma rynku na środki produkcji? Bo tak się definiuje stwierdz. Więc nie da się porównać ceny tych czynników produkcji z ceną końcową dobra konsumpcyjnego, bo nie ma wcześniej cen środków produkcji. Nie ma zysku, nie ma odpowiedzi na pytanie, jaki proces jest efektywny. To rozumowanie można rozwijać na wiele sposobów i Austriacy do nich podchodzili od różnych stron. Mi się wydaje, że na taki wstępny wykład to warto tylko powiedzieć, że odpowiedź była najważniejsza, chyba taka odpowiedź, taka najciekawsza z tego punktu właśnie była Oskara Langego, który powiedział kiedyś, że Mises to był tak wielki ekonomista, że w siedzibie centralnego planisty powinien poznać pomnik, bo on wytknął socjalistom rzeczy, których oni wcześniej sobie nie wyobrażali, że mogą być problemem. I Oskar Lange, który sam był socjalistą, powiedział, oni powinni poznać pomnik za to, że on nam to wskazał, bo dzięki temu te problemy możemy rozwiązywać. Rozwiązanie Langego to był tak zwany socjalizm menedżerski i to polegało na tym, że dopuszczamy ten sam eksperyment, jak się wydaje ten sam eksperyment,
że przedsiębiorcy będą eksperymentować z różnymi procesami produkcji i próbować dobrze pociągać taką sytuację, w której będzie jak najmniej niedoborów. Czyli będą po prostu, można tak w skrócie powiedzieć, mierzyć długość kolejki do sklepu. Jeżeli jest kolejka do sklepu z chlebem, to znaczy, że jest za mała produkcja chleba, to znaczy, że trzeba tam coś eksperymentować. Trzeba przesunąć środki produkcji z czegoś innego na produkcję chleba. To ma dalsze masę problemów, bo dalej, po pierwsze, centralny planista zaczyna od tego, że on jakoś tym menadżerom przydziela tytuły własności. Mało tego, ten sam centralny planista jest w stanie się dopiero wypowiedzieć, co to jest ta strata, co to jest ten niedobór, no bo czy ten niedobór wynika z tego, że ja źle zareagowałem na początku czy środki produkcji, czy z tego, że po prostu tego się nie da osiągnąć fizycznie, że nie da się z danej ilości drewna stworzyć danej ilości krzeseł, czy z czego to wynika? Przecież jestem dalej nie potrafię odpowiedzieć sobie na te pytania. I dlatego pomysł nagrywa wydaje się, że jednak dalej, pomimo że produkcja się lepsza, dalej cierpi na samym niedoskonałości. To jest zabawa w rynek, która dalej nie daje nam prawdziwego zysku wynikającego z tego, jak my wyceniamy środki produkcji, bo dalej centralny planista je wycenia, więc różnica w tym, ten zysk, który mamy, to jest efekt woli centralnego planisty, a nie ludzi, którzy wcześniej wyceniają. Dlaczego ci ludzie są tacy ważni? Między innymi Friedrich von Hayek jest szczególnie z tego znany. Friedrich von Hayek jest szczególnie z tego znany, że zajmował się problemem wiedzy w społeczeństwie. Wiedzy, że ta wiedza jest rozproszona. Że kapitał jest różnorodny nie tylko w tym sensie, że młotek to jest coś innego niż piła, ale wręcz, że kserokopiarka w jednym budynku to jest coś innego niż kserokopiarka w innym budynku. Bo ludzie, którzy ją obsługują tutaj, wiedzą o niej dużo więcej niż tamci. I jeżeli to jest kropelka, którą trzeba kopnąć, żeby ona się uruchomiła, to jak damy ją komuś innemu, to będzie dużo mniej efektywny stosunek, to dokładnie to samo kserokopiarka. Więc ta wiedza według Hayeka jest rozproszona w społeczeństwie, i to powoduje bardzo dużo problemów takich koordynacyjnych, z którymi centralny planista nie może sobie poradzić. Tylko rozproszone, zdecentralizowane jednostki, jak na rynku tą wiedzę swoją wyrażają popytem, tak? Wyrażają swoją wyceną środków produkcji, przedsiębiorca, który przewiduje, ja myślę, że piły mi zejdą, jak będę za nie brał 3 zł na sztukę, to dopiero taki przedsiębiorca, który trafnie przewidzi, że za 3 zł będzie miał najwyższy zysk, i ten zysk go wynagrodzi za to i potwierdzi mu, że on miał skuteczne przewinacje do przyszłości, tylko on jest w stanie rozwiązać te problemy rozproszonej wiedzy. To są takie dwa nurty właśnie analizowania tego problemu socjalizmu. Jeden to jest problem wiedzy Hayeka, a drugi to jest problem właśnie prawa własności i tego, że nie da się, jak nie jest jeden centralny właściciel, to nie ma tego obiektywnego zysku, tylko jest zysk wynikający z woli tego, jak sobie centralny planista na początku wycenia. Dlatego oni twierdzą, że socjalizm nie będzie działał.